Nawet w takich sytuacjach, które się wydają zupełnie beznadziejne, można coś zrobić. Zrobić skutecznie coś, co po prostu daje owoce, rozrasta się i po prostu no, jest przekazywane dalej. Więc ja myślę, że to jest dobra ilustracja do tego, co Pani powiedziała, że musimy się jednoczyć po prostu my jako społeczeństwo i każdy z nas może coś wnieść. Jak Państwo zauważyli, że nie jest robiony metodą teraz, na dziś, prawda? Czyli szybko, 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 przekaz, koniec. Ten film specjalnie jest robiony wolno, żeby wolno jest czytany, to nie jest taki tekst czytany szybko, 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 żeby w trakcie filmu przemyśleć niektóre rzeczy, przemyśleć też samego siebie i same problemy, które się ma. Także w ten sposób chcieliśmy to pokazać. Czyli no, powinniśmy przemyśleć te listy, a tu nie ma. No, moje teksty są minimalne. Mam chyba 4 podprowadzenia. Większość to było na korespondencji, czyli jej autentycznych listach. Część właśnie tekstu była czytana z tej książki siostry Generoso, o której wspominałam, że to była polo po doktoracie na Uniwersytecie Lwowskim. Więc to jest z tej książki. To i wspominały siostry, które ją znamy, czyli te wszystkie starsze siostry, czy te starsze panie ją znały osobiście, więc to była relacja ich. Także no miała kłopoty straszne, później już na koniec tam podejrzenia, że ona coś złego robi, coś z donosów, oczywiście częściowo z donosów bezpieki przed biskupem. Ja nie rozumiem tej sceny z biskupem, powiem szczerze, tak do końca, bo z jednej strony na dzień dobry przychodzi biskup i mówi, że trzeba zrobić wybory, po czym no... Tutaj siostra reaguje w taki sposób, jak pełna uległość, pełna akceptacja woli Bożej. No, po czym on, że reaguje zupełnie, to był jakiś stół myślowy po prostu. Tak mi się wydaje. Lecz no, mowy były, więc to było, tu nie ma skrótu. Przyjechał nastawiony, że w klasztorze się dzieje źle. I trzeba zrobić wybory. Wszystko trzeba zmienić. Jeszcze nie, że to już wybory. Tak, no i przyszedł, była normalna wizytacja, kontrola i doszedł do wniosku, że no po prostu został oszukany, no tak jak no, każdy z nas też, prawda? Czasami dostajemy informacje fałszywe, wierzymy w nie, jesteśmy przekonani, że to tak jest, ale potem jak widzimy to na miejscu, to rzecz się ma zupełnie inaczej, no to wystarczy po prostu przeprosić, wycofać się z tego i już. I to zrobił biskup. To tam była taka sekundę wspomnienia takiej małej dziewczynki, która, znaczy to jest naszej pani, która mówi, że była zaskoczona, że taka siostra przeprosiła 8-letnią dziewczynkę. Prawda? Czyli no, te sceny są takie, no to dla telewizji niepokalane robiliśmy. Myśleć, no to jest. Ale koledzy właśnie zastanawiają się z operatorem, rozmawiałem dużo. To jest taki Ślązak spod Gliwic, zresztą on robi filmy fabularne w tej chwili. To zastanawialiśmy się, czy da współczesne tempo. Czy robimy taki refleksyjny film? No i właśnie on właśnie przekonał mnie, że jednak robimy taki spokojny montaż, spokojny film, że w tym zabieganiu zwariowanym takim, no to jednak tak trzeba czasami się zatrzymać, póki nie będzie za późno. Ten chłopak, który ma w tej chwili, no, u nas 35-36 lat. Jak ja z nim pracowałem, to on był no, kilka lat po studiach, dopiero rozpoczynał pracę, ale był jednym z najzdolniejszych operatorów po tej szkółce naszej. Proszę bardzo. Ja mam dwa takie pytania, bo może tam nie usłyszałem albo coś.
jaka była przyczyna śmierci tej siostry, bo tam chyba w filmie nie jest podane dokładnie, tylko sam przebieg tej śmierci. Ona była schorowana, no po prostu była schorowana. A wycieńczony organizm taki? Tak, wycieńczony organizm, one przecież głodowały i ona już była po 60 grubo. No i umarła. Zachorowała, być może tam z zapalnie płuc, być może coś z powikłaniami. W 1946 roku przeżanie antybiotyków, a nic nie było. Proszę? No, po prostu zmarła. Jeszcze drugie pytanie, to mam odnośnie pani życiorysu. Jak pani się udawała tak przez długi okres komunizmu, jednak stan wojenny, godzina policyjna, że tak powiem, zawsze ominąć jakoś te służby, wrobić się, że tak powiem, nie? Że nie udało się panią im złapać po prostu pani. Dla mnie to jest coś niesamowitego wręcz. Nie? Czy ja rozumiem, bo to była taka pewna struktura, która jednak panią chroniła, przyjaciele, znajomi, to wszystko, ale wiemy, to jest doświadczenie, że wielu było takich, co, że tak powiem, sypało. I jak to się udało pani przez tyle lat się chronić przed tym? Znaczy przede wszystkim tak, ja byłem w dosyć komfortowej sytuacji, ponieważ byłam córką bardzo późnego wieku moich rodziców. Ojciec był przedwojennym oficerem liniowym, skończył CIF, czy Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Był oficerem szkoły podhalańskiej żołnierzy, a moja mama była wdową po kapitanie dwójki, szefem posterunku w Brodach. On zginął w Ostaszkowie, znaczy pierwszy mąż matki. I wszystkie żony oficerów zawodowych były i sprawdzane, i musiało się mieć zgodę na ślub. Natomiast żony oficerów dwójki, moja matka, nie tylko, że była sprawdzona, też była szkolona. No więc moja mama przekazała mi sporo wiedzy, jak się organizuje pod ziemię, a jak się ukrywa. Moja mama musiała się ukrywać za pierwszego po bolszewikach, że moja mama pochodzi ze Stanisławowa. Więc jak pierwszy raz bolszewicy weszli, to ją chcieli oczywiście zaresztować i wywieźć na Sybir jako żonę dwójkarza. No mama się ukrywała, trochę ją oszczek, no, kawdzista, że tak ona będzie aresztowana, wywieziona, zmieniła miejsce. No i mama mi opowiadała, w jaki sposób się w ogóle odbywa. Na czym to wszystko polega, że się zrywa wszystkie kontakty z rodziną i nie mazują się. Nie można się spotkać ani z matką, ani z ojcem, ani z bratem, ani z mężem. Nie ma. Po prostu o rodzinie się zapomina. Może być korespondencja. Ja z mamą utrzymywałam korespondencję stałą, listy chodziły przynajmniej raz w miesiącu. No czasem był jakiś poślizg, mama zachorowała, bo coś, gdzieś pojechała. No nawet paczki chodziły, mama ma pierniki pyszne piekła i mi posyłała też paczki. No więc ta korespondencja była ciągle. Oczywiście była robiona przez pośredników w ten sposób, że chociażby szału dostali, nie wiem co robili, przesiedlali wszystko, to nie byli w stanie dojść, w jaki sposób to jest robione i przekazywane, ten sznurek był cały. No, a ja byłam ukrywana przez kolegów z konspiracji sprzed 80 roku. Ale tak króciutko powiedziałam, że zaraz po studiach w instytucie zaczęłam dostawać książki i z kultury paryskiej i zaczęłam współpracować z grupą korowską, ale nie warszawską, Michnikową, tylko związaną z Aleksandrem Glajgiewichtem. To było SKS, także to nie był wprost kosz, nie? To studenckie Solidarności. I z tymi ludźmi ja zerwałam kontakt w 80 roku, czyli jak nastała Solidarność, że zaczęłam ja mnie działać, no to już z nimi nie odczuwałam kontaktu. To byli koledzy
częściowo z wydziału mojego, ale tam 4 lata starszy, 5 lat starszy, więc w ogóle z innej specjalizacji. Nawet byli tacy, którzy mnie, ja nie studiowałam w tym samym czasie, byli z innych wydziałów, to była cała taka grupa. I część ludzi dopiero poznałam już w stanie wojennym, jak pomagali ukrywać się. No, a bezpieka szukała moich kolegów z roku, bo w tej chwili ja dopiero mam z IPN-u, no więc Biuro Studium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaczyna konstruować bezpiekę katowicką, w jaki sposób ona ma poszukiwać. No bo oni uważali, że jest to niemożliwe, że jednej baby cała bezpieka katowicka znaleźć nie można. No więc było tak, że mają sprawdzić wszystkich moich kolegów z liceum, z klasy, ze studiów, z grupy dziekańskiej, z roku mojego i tak rozszerzali. No oczywiście z klubów przewodników górskich, z klubów wysokogórskich, no i co tam, któregoś zapytają, to tak, że jakiś nawet Katusz mówi, że tam rozmawiał, no i żadnych informacji, no i ten, to jest taka rozmowa tam z tym, w tych dokumentach IPL. No, no ale dlaczego już tam dorwał jakiegoś, który nie zna ten Katusz? No i pyta go, no ale powiedz, dlaczego ty nie chcesz rozmawiać, nikt nie chce rozmawiać. No bo jakbyś znał Chmielowską osobiście, to też byś na jej temat nic nie gadał. I była cisza. No i na przykład w moich dokumentach jest to, że nie miałam nigdzie bezpieki blisko. Znaczy byli SB-cy, którzy kapowali na cały instytut, na kolegów powiedzmy w pracy, na kolegów, na MKZ, czyli Międzyzakładowy Komitet Solidarności, na zarząd regionu, ale nie był żaden obstawiony blisko mój krewny albo kumpel, prawda? Z którym się chodzi, tam spotyka albo no, utrzymuje bliskie kontakty. Takiego żadnego agenta nie miałam. W podziemiu, no myśmy robili śluzy. Bardzo dużo ludzi się ze mną skontaktowało, ale ja udawałam swoją łączniczkę. Jeden kolega takiej grupy młodzieżowej wokół nas, Gliwic, już był prawie przekonany w 1988 roku, że to chyba jestem ja. I ja tak wyczułam, że on tak się chyba domyśla, no i miał wywiad ze mną przeprowadzić. Ja już byłam wtedy szefem Komitetu Wykonawczego Ogólnopolskiej Organizacji. I ja zaczęłam mówić, wiesz, ale ja nie wiem, kiedy to będzie. Bo ta Chmielowska to w ogóle zwariowała. No wyobraź sobie, że to nie jest tak, że ja mam kontakt. Po prostu jak ona się zgłosi i dowie się, że ja jej szukam, no to wtedy kontakt jest. Ale jak ona się nie zgłosi, na przykład 2 tygodnie, no to po prostu kontaktu nie ma. Więc ja nie wiem, czy to będzie, no to dostaniesz no, odpowiedzi za, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, nie wiem. Bo tak nie wiem, jest po prostu durna, ona przestała cokolwiek wierzyć i tak dalej. No więc facet, jak coś takiego usłyszał, no to on później powiedział, wiesz, to wtedy doszedłem do wniosku, że to jednak ty nie jesteś ty, nie? Także klepam na siebie strasznie. No a później większość ludzi po prostu nie wiedziała, kim jestem. Nie byłam ukrywana nigdy przez kogoś albo struktura, czyli nie przewożono mnie z punktu A do punktu B. Ja się przemieszczałam sama, normalnie wychodziłam z domu. Miałam parę kwater głównych, gdzie byłam metodą esbecką, znaczy esbecką nomenklaturą, to się tak nazywa, zalegendowana. Czyli kiedyś no to się mówiło, że po prostu zawsze miałam gdzieś jakąś historyjkę. Skąd jestem, jak się nazywam, skąd pochodzę, gdzie pracuję. Znaczy, ja tam wrastałam w środowisko i nie byłam osobą obcą. Ja normalnie otwierałam drzwi, chodziłam po zakupy z pieskiem na spacer, odbywały się imprezy, ja, no to żyłam po prostu normalnie. Ja nawet na fuchy kolega założył firmę taką miernictwa elektrycznego i ja jako inżynier elektronik, no byłam w stanie pomagać koledzy elektrykowi badać tam odporność do izolacji czy zerowanie gniazdek, prawda?
No więc nawet po prostu jako fuchy pracowałam. Wszystkie pieniądze oczywiście szły na struktury, na podróże, na kolegów też, bo oprócz mnie ukrywało się jeszcze dwóch chłopaków do końca. Tadek Dżazłowski z Liwic. I to właśnie jest ciekawe, że on nie był uczony przez jego, to był talent. To był samorodek, talent pozbierał. Też nigdy nie wpadł tak. I on był drukarzem. On drukował dla Wrocławia, dla nas. I on uczył drukarzy. On uczył drukarzy, uczył radiowców, uczył nasłuchiwać, bo myśmy przecież mieli wywiad. Oprócz wywiadu normalnego, bo ja raczej stosowałam wywiad normalny, czy miałam prokuratorów swoich, sędziów. Wszystko, co gdziekolwiek brzdęknęło, to, no to już myśmy informacje mieli, co kto gada w procesie, czy na przesłuchaniach. To oprócz tego mieliśmy wywiad radiowy, czyli słuchaliśmy, jak bezpieka między sobą gada. Nie? No to się notowało, ale ja tego nie stosowałam, to od razu mówię, ponieważ ja się bałam, że w każdej elektronice mogą postawić pluskę. Ja nie brałam od nikogo nawet prezentu. Nie można by było nawet długo wysłuchać. Nie robiono mi zdjęć w ogóle. Jak były nawet robione tam impreza, bo jakieś zdjęcia, nie zachowałam się na żadnym zdjęciu. Nie widać było, jak wyglądam, by się zmieniła, bo przecież minęły lata. Każdy się zmienia. Miałam ciemną blond włosy. Ja byłam bardzo chuda w 81 roku, już my nie mieli czasu jeść, biegaliśmy, widzę, strasznie była chuda wtedy. A potem no, przytyłam i wyglądałam normalnie. Czyli już się troszkę ta buzia zmieniła. Ukrywałam się też w górach. Mieliśmy pozaprzysiężanych przemytników, nawet górskich, którzy blachy do offsetów kupowali na Słowacji, nie mogą normalnie w sklepach kupić. Posługiwałam się lewym dowodem osobistym, który Andrzej Czuma mi przekazał. Dziewczyny w miarę podobnej, chyba. No ale nigdy mnie nie legitymowano na tym dowodzie. Była taka sytuacja, że byliśmy w stresie przygranicznej i kolega, który udawał mojego narzeczonego przed resztą towarzystwa, uczył się szybko moich danych. No bo przecież on mnie znał też jako tam inną, nie? Uczył się moich danych, że jak zapytają, no i patrzy na to zdjęcie i widzi, że ona w ogóle nie jest podobna. To tak jak dzisiaj, to nie, że chyba tylko z welonu. Ja byłam podobna. Ale no, siedziały dwie dziewuchy z żoną tego kumpla innego, prawda? Dwóch facetów spisywały dokładnie ten strażnik graniczny. No a myśmy sobie siedziały, opowiadały jakieś bzdury o jakimś serialu, czy tam z Izałą coś tam. A... Wyglądaliśmy na idiotki zupełnie, ale to zupełnie idiotki. Zresztą no, tamta nie za bardzo musiała nawet grać. No bo taka była, konwencję dostosowałam. No i facet spisał panu, a nie, za panie to już dziękuję, nie chciałam się pisać. Raz byłam na swoich dokumentach sprawdzana, ale to był grudzień, to były te pierwsze dni śmierci, to jeszcze nie miałam sługończego, tylko byłam na liście do internowania, czyli akcja Jodła. No to już tam 13 grudnia mają wszyscy być aresztowani. Ja byłam wtedy członkiem zarządu regionu i jednym z dwóch, którzy byli członkami zarządu jeszcze MKZ-u Katowice, czyli tego pierwszego MKZ-u, prawda? Przed połączeniem, przed wyborami, które były w 81. No i jadę autobusem, myśmy policzyli, że ten autobus nie powinien przejeżdżać posterunków, bo Śląsk to jest no, kilkanaście miast razem, prawda? To jednego kolegę mamy z Górnego Śląska. To jest kilkanaście miast razem, ale oni zrobili przejścia graniczne na rogatkach miast. Tylko, że w jednym miejscu było, w innym nie. No i akurat ten autobus z Tychów wjechał
przez taką rogatkę. Dawaliśmy dokumenty, ja już zobaczyłem, że nas zatrzymuje, to ha, to już siedzę, nie? Więc podałem do tyłu koledze notę z nazwiskami, wszystko, jechałem taka sobie. Podawałem między siedzeniami a ścianą na autobusu, żeby nie widać było, że tamtych znam w ogóle przecież. No i bierze ten mój dokument, czyta listę i widzę, jak go paraliżuje, czyta dalej, potem się uśmiecha, zamyka, powodzenia, salutuje. To policjant czy szwej, nie, zwykły wojskowy szeregowy. Taki zaszczyt go kopnął po prostu. Zobaczył, ale widać było, jak faceta ścina, nie? A ja byłam tam numer jeden. Salutował, przyjemnej podróży. I poza tym tak, jak się ukrywa, to nie można się w ogóle bać. Należy to gdzieś tam podświadomość wbić. No i na przykład była godzina policyjna, już tuż. Ja musiałam przejść z jednej strony Katowic, czyli tej, gdzie jest spodek, przez tory kolejowe, na drugą stronę, są wiadukty, dość często. No i miałam spanie tam, a miałam 10-15 minut, bez szans, żeby przez inny wiadukt. No więc widzę, wszystkie kontrolują, nie ma mowy. Ale tutaj czołg stał w okolicach dworca, między z nowym starym dworcem. Ja podeszłam, widzę, taki kapran się tak grzeje, z drugim gada, nudzą się cholera. Ja podeszłam, panie poruczniku, jak tam jest ciemno, jak dobrze, że wy tutaj stoicie. Ja się tak strasznie boję pod tym mostem. Czy mógłby pan mi pomóc przejść pod tym mostem? Ja się strasznie tam boję, bo tam tak ciemno. No, oczywiście, pan kapra, który został tym porucznikiem, jako pod rękę. Wszystkie kolegi typowali nas, nie? I jak pociągiem jeździłem, no to na przykład ja już na peronie obserwowałam, czyżby tu jakiś wojskowy nie jechał. Jak zobaczyłam na peronie jakiegoś wojskowego, to już byłam jego najlepsza przyjaciółka. Już na peronie. Potem siedziałam z nim, gadałam, opowiadałam, w ogóle. No i było bardzo fajnie. Też wszystkie kontrolowali, no przecież posalutowali sobie, koniec, nie? No przecież nie będą małżonki albo tam córki jakiegoś pułkownika. No. Legitymowanie, ja szczepiotałam, bo zdarzył mi się fajny numer we Wrocławiu. Wsiadłam, bo nikogo nie było na peronie, ale wsiadłam do przedziału, gdzie jechał lotnik, kapitan lotnictwa. No i ja oczywiście tą moją walizkę, wiecie, z biodra, z całych sił, leciutko wrzuciłam na półeczkę. A słuchajcie, zaciskałem wszystkie zęby, to ważyło z 30 albo lepiej kilogramów. No i wyjeżdżam do tego Wrocławia i ten duch szarmański i mnie ubiegł. I ściągnął tę walizkę i mnie na łeb spadła. Ja zdążyłam ją podtrzymać, żeby nie spadła na pasażerów. Mówię, chłopet, a on tak odpoczął, granaty tam woził. A coś w tym rodzaju, panie kapitanie, coś w tym rodzaju. No, odwiózł mnie, ale to widać było, że ja tak sobie wcześniej leciutko, nie? No i pomógł mi to odnieść na posłuch taksówek. Mówię, ja tu panią zostawiam, niech pani nie jedzie pierwszą czy drugą taksówkę, to nie interesuje, niech pani nie jedzie tu tą ulicę, na którą ma pani jechać, tylko zupełnie ci śmieje, niech pani przejdzie, nie? No i mówi, powodzenia. Mówię, no te granaty to trzeba włożyć. No także, słuchajcie, ale bezpieka była czasami bezrodna zupełnie. Ktoś dał cynk, czyli kapuś, obgadał wdowę po Kenarze i jego córkę, że one ukrywają mnie w Zakopanie. No to bezpieka, zakopiańska, nowotarska, nowosądecka, krakowska, katowicka i wrocławska pojechały obstawiać Zakopane.
to słuchajcie, tam więcej zbeków niż tych mieszkańców, którzy są razem wzięty. Obstawili to. I ja to czytam po raportach teraz, nie? Które w IPN-ie są. No i no, piszą tam, co oni robią dokładnie, które ulice. No i potem, że nawet tam autobusy wszystko obstawili. Wszystko i w końcu stwierdzili, że jednak te dwie osoby, które wytypowali, to na pewno nie mogę być ja. No i mi wypełnie pytają, czy pani w ogóle była tam? Ja mówię, nie. Ja ostatnio w Zakopanem byłem w 78, 79, przez cały czas tam nie byłam. Ale po śmierci mojej mamy, oczywiście ja nie mogłam być na pogrzebie. Grób mojej mamy był obserwowany codziennie, bo przynajmniej dwóch ubeków, a jak się zbliżały święta. Czy to wszystkie święty, czy urodziny mamy, jakieś rocznice, no to się zwiększało do 10-15. A wiem to o księdze Ziemińskiego, który no, opiekował się mojej mamy, jeździł specjalnie z Bilicy. No i za każdym razem, jak przejeżdżał, no to w mieście, to tam chodzi, więc on chodzi powiedzmy no, kilkanaście czy nawet no, kilkadziesiąt razy w ciągu roku był na cmentarzu. No więc właśnie z jego relacji, że tam cały czas stoi. Cały czas stoi. Ja nie mam dłużej mamy. Matkę zresztą mają męczowo strasznie, bo kazano jej identyfikować trupy. Nie, że znaleźli tam jakąś 25 czy 6-latkę. Podejrzewają, że mama do kosmicy, a mama mi powiedziała, a mnie to nie interesuje, ja chcę wierzyć w to, że moja córka żyje i mnie to nie interesuje. Nawet jakby to była ona, trudno, pochowajcie gdzieś tam. No więc moja mama pod tym względem była twarda. Aczkolwiek przychodził jeden esbek, który od razu krzyczał, co tam pani pieprzy, że pani nie ma kontaktu z córką, gdzie jest córka, coś tam. I mówi, tu popielniczkę mi proszę dać natychmiast, bo chcę zapalić, zapala tam. Ten siada i pisze, niech się pani trzyma, nie mamy żadnego śladu. Niech pani nie wierzy nikomu, mnie też. Pani córka nas wszystkich robi w konia. Po czym jej to pokazuje, a drzeje się tam na mamę, pyta o coś, pokazuje jej to, po czym drze do popielniczki, podpala. Zawalił, poszedł. I nie ma, nie? No i, no i w ten sposób się to odbywało, więc też taki był agent. No, mego męża też chcieli aresztować, bo ponoć zgubił jakiś list mobilizacyjny, którego nie miał. No były jakieś takie paranoje zupełne. Potem no, na teściową bez przerwy tam przesłuchiwali, czegoś tam chcieli, a co moja mama, więc teściowa powiedziała, że moja mama na pewno nie ma wiadomości na mój temat, bo sobie razem popłakały. No, to moja mama potrafiła sobie zapłakać na życzenie dowolne, no przecież kiedyś tego uczono, nie? Jak się płacze, jak się mdleje, jak się różne historie robi. No, a matka siedziała potem jeszcze raz za gestapo, i wyszła, jak weszli Niemcy, była pierwszą aresztowaną w Stanisławowie. Jeszcze się gestapo instalowało w ogóle. I proszę sobie wyobrazić, że sprzątała więzienie, bo ją sprowadzał na jeden żołnierz z tłumaczem. Otworzyli celę i 5 centymetrów, tak jak matka opowiadała, krwi, oczu. Strasznie. Matka z gestapowcami była więzienia, jak Ruscy wychodzili, zarzynali ludzi. Potem samochód na Ukrainę też była chyba paręnaście godzin, więc być może tam ci też, ale raczej i nie zdążyli. Raczej to jeszcze bolszewików sprawka była. Matka potem wyszła, związała się potem z AK, przyszli bolszewicy drugi raz. Aresztowali za współpracę z Niemcami, bo przecież Armia Krajowa to współpraca z Niemcami. Matka poszła w drugiej fali aresztowań,
i wydała rozkaz w więzieniu, że ci, którzy się już przyznali, no to już trudno, ale iść w zaparte, bo to są ci sami bolszewicy, którzy byli pierwszy raz. No to oni szybko zrozumieli, część ludzi wyszła, no część ludzi oczywiście pojechała na białe misie, matka uciekała z pierwszych transportów do Krakowa, przyjechała Wielki Piątek, dostała przydzielone mieszkanie, który się bardzo spodobał siostrze UPK, no to mama już we wtorek po Wielkanocy siedziała na Montelupich. No, z kolegą zakazu, który przyjechał razem, to mieszkanie miało być takie przejściowe, tam kilka rodzin miało trafić. Tak jak już wylądowała na Montelupich, to się tak strasznie wystraszyła, no, że uciekała dalej, w ten sposób wylądowała w Sosnowcu. Także w tym mieście, no, w którym ten film jest też. No i matka mi przekazała wszystko, jak się to robi, jak się organizuje śluzy, jak się organizuje truch, jak się organizuje struktury podziemia. Więc ja, no nie byłam po prostu oficerem przedwojennej dwójki, ale taki kapral, no prawie plutonowy to tak mniej więcej było. Takie technikum, prawda, czy taka zawodówka, nie? Jak oficerowie przedwojenni, no po studiach powiedzmy, no ich małżonki to były po technikum, no to po takiej zawodówce. To wystarczyło. To się udało. To wystarczyło. No, to wystarczyło. Po prostu nie mieli szans. Bo, wiecie, ja robiłem zapas, czyli wszystko to robiłem tak, jakbym walczyła z KGB, czy NKWD, bo to na takie byłam. A to była tylko polska bezpieka, słuchajcie. No. Której się nie chciało, która zaspała, której się coś pomieszało. Wiecie, co oni donosy pisali. Boże, jakie bzdury. Więc oni byli leniwi. Ale słuchajcie, bo to jest tak. Nie ma sfałszowanych. To są wszystko autentyczne rzeczy. Ale nie wszystko, co ten SBK napisał, jest prawdą. Bo on nie spotkał się z tym facetem, tylko z innym facetem. Mu się to pomyliło. Ale to, co on pisał, to on był przekonany, że on pisze prawdę. To nie było tak, jak teraz mówią, a, bo to jest nieprawda, bo tam sfałszowane, bo coś. Nie. On pisał według swojej najlepszej wiedzy. On, na przykład jednym z pierwszych donosów jest, że on przyszedł tego i tak, moja mama to ma 4 klasy szkoły podstawowej, jest gospodynią domową i tak dalej, coś tam pisze. Ja sobie myślę, co pisze? Ja do dziś nie doszłam, z kim on gadał w domu. A potem już któryś tam raport pisze też jakiś tam inny no, oficer, że nauczycielka w liceum ogólnokształcącym, to musiała mieć studia, prawda? Jak była nauczycielką liceum ogólnokształcącym. No więc no, powtarzam, że był jakiś łupek, któremu się nie chciało. Ktoś otworzył, nie wiem, sąsiadka, albo ktoś tam, jakaś pomoc domowa, która pilnowała czegoś, nie? I się zapytał, dzień dobry, jakie pani ma wykształcenie? Ja mówię, 4 klasy szkoły podstawowej, no to ten pisze, nie? A gdzie pani pracuje? A przy mężu, no to ten pisze, nie? No więc, także dużo humorystycznych jest spraw również w tych dokumentach SBC, ale nie wierzcie państwo, że to jest podrobione, że później, przede wszystkim nie można cofnąć czasu. Czyli jak oni pisali te pokwitowania, nie? Że wziąłem tam 5000 zł, to i każdy meldunek oni wpisywali. Czyli to są księgi z 1900, na przykład 72 roku. No to przecież w 72 roku, czy w 73, nikt nie wiedział, że Wałęsa za 20 lat no będzie prezydentem, prawda? Nikt nie wiedział. No a to już było wciągnięte tam, nie? Mało tego, najwięcej agentura wpada na takie rzeczy, nawet jak ich teczka pracy jest wyczyszczona, już nic nie ma. Ale on dawał raporty na, no powiedzmy, gwiazdę, mnie, no i pana na przykład. Mnie poczyścili teczkę, gwieździe poczyścili teczkę, ale o takim jakimś misiaczku, no zapomnieli, bo ten misiak
nic nie robił, niczym się nie zajmował, nie? I on teraz, ten misiaczek, idzie do IPN-u i dostaje donosy, że on 40 lat temu, no kawał jakiś, no opowiedział, i dostaje ile ten ubek za donos, że ten opowiedział kawał, dostał pieniędzy. No to od razu wie, kto to, prawda? I ma z imienia, nazwiska, no sprawę zastanąć. Nie mają się co być szczęśliwi, że tu się poczyściło. Przecież na dokumentach Lenarciaka i na dokumentach Jagielskiego wpadł Wałęsa, że tam się oryginały znalazły, z jego donosikami. A co z tymi dokumentami, które teraz gdzieś tam w Sejmie są, czy to są... Znaczy, jak ja wyjeżdżałem z Polski, to była, to IPN zwrócił się z kolejną prośbą o pytanie tego, no skandal, ale dom się skompromitował. No właśnie. No dom się skompromitował. Opiszą później jakieś tam tłumaczenia i tak. Ja pracowałem akurat w komisji sejmowej, to była nadzwyczajna komisja sejmowa do spraw ustawy o IPN-ie i ujawnianiu dokumentów służb specjalnych z lat, no, 44-90, bo SBC zlikwidowali, nie? 31 lipca 90 roku. No i pracowałem też w komisji, w grupie roboczej. W tej komisji, ale to, nie jest prawda, że UBC zlikwidowali, znaczy zlikwidowali formalnie. Natomiast formalnie. Są wszędzie w urzędach dzisiaj w Polsce. Wszędzie są. Polską rządzi banda prokuratorsko-sądownicza. Przyjrzyj się ubeków i innych kreatur, które przejdą się z tamtego systemu do tego systemu. Ale dokładnie. I w ogóle trzeba powiedzieć tak, że jeżeli mamy rozpocząć poważną, taką mocną dyskusję w celu jednoczenia społeczeństwa, to powiedzmy sobie prawdę, że władza od 45 roku do dzisiaj jest władzą nielegalną. Bo w 45 roku została narzucona, w 47 została sfałszowane wybory, tylko 3% społeczeństwa poszło, Mikołajczyk musiał uciekać, potem była cała degrangolata wywożenia ludzi na Syberię, 200 tysięcy Alkowców, 45-47 i tak dalej, i tak dalej. Procesy, brat Miśnika, prokurator ze średnim wykształceniem, Gnojek, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I inni do, już teraz to wycinam, ile do czasów Gomułki, do czasów Jaruzelskiego, gdzie trzeba z całym społeczeństwem powiedzieć, kto ten kręcił, pies łańcuchowy mostwy, czyli Wojciech Jaruzelski, tak? Bo tak się nazywał w językach służb specjalnych i w językach dyplomatów na całym świecie. Pies łańcuchowy mostwy, czyli osoba, która w 1946 roku wstąpiła do Wojskowych Służb Informacyjnych, tak? Tak. I awansował błyskawicznie. I przejmował, kontrolował wszystkich w państwie, wszystkich sekretarzy. Gomułkę zdjął, bo Gomułka już był bardzo zmęczony i sparzony masakrą na wybrzeżu w 70 roku. I szybko pojechała ekipa na Śląsk po kogo? Po Gierka, tak? Gierek był wygodny przez kilka lat, potem znowu został odrzucony, bo tak było wygodnie bandycie Jaruzelskiemu, prawda? Który do dziś nie został skazany, nawet nie został zdegradowany ze stopnia generała, Kiszczak i inna. Ale to mało powiedzieć, bo jeszcze jest doradcą prezydenta. I reszta, prawda? Jeszcze jest doradcą prezydenta. Jest jeszcze. Znaczy chodzi o to, co powiedziałem, pierestrojka polegała na tym, że legitymacje partyjne, czy legitymacje esbeckie zamieniano na akty własności. Czyli oni po prostu przechwycili gospodarkę. I to było uzgodnione w Magdalence przy Wudzi, a zrealizowane przy Okrągłym Stole. Okrągły Stół był spektaklem, czyli tak jak się w Polsce gadało, no przecież macie swojego Mikołajczyka, prawda? Tak potem zrobiono taki sam zabieg, no przecież macie wolne wybory, 35%, Solidarność chodzi. Nie powiedziano ludziom, że Solidarność, ta druga, to zostało zarejestrowany nowy związek pod tą samą nazwą. I że ta Solidarność 89 roku, to jest zupełnie co innego niż Solidarność w 80 roku. No, ale jeszcze był rok 85, gdzie Kuroń się spotykał z Kiszczakiem i z ekipą Radzieckiego, już były uzgodnienia w 85 roku, które były przygotowaniami do 89 roku. Natomiast Jaruzelski stulił ogon dlatego, że Gorbaczow płynął w Moskwie i wtedy się generał przestraszył Gorbaczowa, bo nie wiedział, co będzie grane, dokładnie.
Znaczy, bo tak, tak jak też wspomniałem wcześniej, że pierestrojka szła od Rosji. W 1972 roku zaczęły się prace nad pierestrojką, one trwały długo i dostały przyspieszenia w połowie 80-tych lat, czyli te spotkania Kuronia to już były, jak się zaczęły tam Andropowy i, no i Czernienki. Zmiany, Czernienki i tak dalej. W tym czasie podjęto decyzję o pierestrojce i wszyscy dostali trikaz. Pierwsi sekretarze mają u siebie w państwie robić pierestrojkę. No i nie każdy zrozumiał natychmiast, trochę oporny był Jaruzelski, bo aresztował, no to wtedy wzięto Żakowskiego, jeszcze Żakowski już wcześniej troszkę tam demokratyzował partię, no więc z Moskwy wygodny był Żakowski, no bo wtedy no odpucowany nowy pierwszy sekretarz. Honecker nie mógł zrozumieć, to musiał zwiać z Lenartówka, a najbardziej oporny na wiedzę był Czałczesku, no to KGB kazała Securitate zrobić rewoltę, rewolta się odbyła i nie kuma tego niereformalnego Czałczesko po prostu unieszkodliwili całkowicie, nie? Naród go rozszczelał i sprawa jest jasna, tak? No natomiast to jest wszystko pod dyktando Moskwy i też mówiłem, że trzecia RP jest PRL-em bisem, że przede wszystkim ustawodawstwo, proszę Państwa, zostało ustawodawstwo trzeciej RP prawnie, chciałbym przeciwko mnie, tylko zawieszono postępowanie ze względu na bezsens, że w obecnej sytuacji geopolitycznej robić to. Ale ja jestem dalej przestępcą. Natomiast UBEK czy Kat Śląska Salomon Morel, który brał 5 tysięcy emerytury do swojej śmierci w 2007 roku z polskiego ZUS-u, oni są legalnie, oni działali zgodnie z prawem, im się przysługuje emerytura, wszystkie zaszczyty, bo oni działali zgodnie z prawem. A tacy jak ja to są przestępcami, bo myśmy prawo PRL-u łamali. Rozumiecie Państwo? Moi koledzy mają po 600 zł emerytury. Po 600 zł. Ponieważ nie mają lat pracy. Albo mieli najniższe, albo siedzieli w więzieniu. Przykład. Brunon Ponikiewski i jego grupa, częściowa grupa, bo część ludzi była na wolności i oni pomagają. Do dziś nie zrekonspirowaliśmy grupy, bo inaczej byśmy wszyscy z głodu zdechli. I konspira dalej jest w tej chwili. No ale ta grupa, to tak jak na Śląsku bywa, że myśmy te strajki też mieli inne, u nas się strzelało, u nas kopalnie stały, u nas się minowało, u nas się zjeżdżało na dół i strajkowało na dole. Nie tak jak w Polsce całej, nie? W Gdańsku zmilitaryzowali zakład, to oni się już wystraszyli po zmilitaryzowane. Huty i kopalnie były zmilitaryzowane od razu, w pierwszym dniu. No więc chłopaki się wkurzyły, powiedzieli, że nie, oni tych pobików sowieckich tu na Śląsku nie zdzierżą. No jeden czołg im nie za bardzo wyleciał, bo chłopaki za mocno te laski dynamitu związali, to nie chciał wypuchnąć, musieli sami to sami wziąć po tego czołgu, ale w Wodzisławiu skutecznie czerwona gwiazda wyleciała w powietrze, nie? No mieli agenta, więc odsiedzieli ci wszyscy, których agent znał, 3,5-4 lata i to bez amnezji, od kropki do kropki. No, także no troszkę to na Śląsku wyglądało inaczej. Ja też pytanie odnośnie Śląska, bo Pani wspominała o tym, co się działo po prostu odnośnie Pani mamy, tak? Że tam po prostu te różne prześladowania przez Sowietów i tak dalej. Ja bym chciał tutaj może jeszcze, żeby warto było przypomnieć nam wszystkim, że obecnie, że Rosjanie wchodząc przy kopalniach już zakładali te łagry. A teraz pan Gorzelnik, tak? Mówi o czymś takim jak polskie
obozy koncentracyjne. Tak? No właśnie, z tymi obozami tak wyglądało, że ja już jako mały w podstawówce, w tą klasie, dowiedziałam się, co to jest o Staszków Kozielskiej i Starobielsk, ale opowiadała mi też właśnie, dlaczego my mieszkamy w Sosnowcu, a nie na przykład w Katowicach, prawda? No więc Zatka mi opowiadała, że jak Ruscy weszli, to aresztowali. I to jak leci? Ślązaków, powstańców śląskich, Niemców, gestapowców. Gestapowców stosunkowo szybko puszczali, bo brali ich do UB. I to wam podam przykład takiego misia. I zakładali obozy koncentracyjne, łagry, bo na sowiecką modłę, w obozach, których wcześniej były obozy niemieckie koncentracyjne lub ich filie. Czyli w Auschwitzu spokojnie był łagier rosyjski po 1945. Wyzwolili, puścili więźniów, którzy tam jeszcze byli, bo tam pędzono, prawda? Większość tam jeszcze coś byli. Tych wyzwolili i założyli swój łagier. Na zgodzie to był obóz koncentracyjny filia. No to tam też łagier zrobili. I tak Jaworzno, Mysłowice, Łambinowice. I przy każdej kopalni istniał mikroobóz koncentracyjny niemiecki. To ten mikrokoncentracyjny zamienił się na śląski łagier. Czyli do łagru trafiali, tak jak mówię, Ślązacy, Polacy, którzy nawet nie byli Ślązakami, Akowcy i Niemcy. Demokracja pełna. Kto był niewygodny władzy, żadnej dyskryminacji. Trafiał. Bez dyskryminacji, tak. I taki właśnie kat, czyli komendant obozu w Zgodzie, w Świętokrzyskiej Zgodzie, zresztą zlikwidowali szybko ten obóz, bo tam śmiertelność była, słuchajcie, tam była zastraszająca śmiertelność. Częściowo on mordował swoimi ręcami, jak to się mówi, bezpieczniackimi, a częściowo no to tyfus choroby, w zamian za to, że tak sprawnie tam działo, został komendantem w Jaworznie i ostatni więzień Jaworzna wychodził w 1957 roku już, czyli po Gomułce. I w Jaworznie siedzieli młodzi przestępcy, czyli za szeptankę, za kawał. I też robiłam inny film o tym, jak chłopcy mówią, że, znaczy teraz panowie, no wtedy mieli po 15-16 lat, że w laku munduru to im dawali furażerki niemieckie i ludzie na nich pluli. A to był 40 chyba 8 czy któryś rok. I oni mówią, że oni chyba myślą, że my jesteśmy Niemcami. I zaczęli śpiewać. I ludzie stanęli, Boże, przecież to nasi są. I ten facet opowiada to. Demokratycznie wszyscy, a co się działo z byłymi gestapowcami w Chorzowie? Dziewczynka mnie chciała zahajlować na ulicy, no i dostała mu dupę. Ja miałam wtedy może z 13-14 lat. No więc zapamiętała, opowiadała mi, że ona ten pysk zapamiętała do końca swoich dni. Jest rok 1946 i harcerze zrobili w Chorzowie manifestację, pochód z okazji 3 maja. I ją zwinęła bezpieka, czyli MPP, i przesłuchuje ją Ubek. Kto? No i znajomy gestapowiec, od którego dostałam mordę. Poznała go na pewno, bo to było ile? Było 2 lata różnicy, nie? Bo dostała w 1944, a w 1946 to facet się nie zmienił. I to był ten sam. Także Rajch Ranicki został UPEK-iem w 4. Wydziale w Katowicach, ale to nie miało wspólnego z kościołem.
znaczy z indygnacją Kościoła, no to jeszcze MBP był, tworzył te obozy. Potem wysłano go do Londynu, ściągał, bo on pracował w ambasadzie, ściągał imigrantów naszych, żołnierzy Matka, na Andersa. Imigrację rozpracowywał rząd w Londynie. Paru ludzi straciło życie w Polsce, tych, którzy wrócili za jego namową. A potem Chlej-Renicki po 56 roku. Przecież on jest Żyd, a przecież tak nie może być. No i wylądował w Bundesrepublice i od 56 roku do swojej emerytury prowadził program w telewizji niemieckiej, najbardziej poważanej, kształtującej elitę kulturalną Niemiec. Czyli on mówił, który poeta jest dobry, który jest zły, który malarz jest dobry, a który jest zły. I on ich kształtował. Więc zobaczcie, że w tej chwili to, coś się dzieje, to Bukowski miał rację. W Moskwie, na wschodzie zwyciężyli bolszewicy, na zachodzie mniejszewicy. Kakaja różnica. I to w ten sposób jest. Uderza się w kulturę i w to, żeby zmieniać rząd dusz, żeby wychowywać nowego człowieka. I teraz ma być, Kościół jest zły, bo Kościół, no masz duszę, no musisz myśleć, no masz sumienie, dobro, zło. Nie ma dobra i zła. Jest wieczna zabawa. Hulaj dusza bez kontusza. Masz pracować, spłacać banki i kupować. A nie myśleć. I rób to, co chcesz. Trzeba jest na szkolnictwa też. Tak. Trzeba to podkreślić też, bo widać, co się dzieje z programami, na przykład historii, czy w ogóle nie ma w tej chwili historii. No uniwersytety, wspomniałem. Jesteście Kaczmarczyk, profesor Kaczmarek, pardon, szef zakładu historii i archiwistyki, jest czołową postacią, ideologiem razu. I ja widzę po kolei tam już takich 40-latków jego wychowanków. No przecież oni są rasiowcami. Całe zło to jest Polska. Oni są Ślązakami. Oni nie znają powstań Śląskich, słuchajcie. Oni mają takie kiełbie, wełbie, że się w palę nie mieści. A teraz dodatkowo, żeby ludzie nie nauczyli się wcześniej, to słuchajcie, historii koniec jest w pierwszej klasie liceum. I pamiętajcie, że jest tak podstawówka. Uczymy bardzo dokładnie Bojen Punicki. Potem jest gimnazjum i co są? Wojny Punickie. Fenickie później. Tak, ale słuchajcie, dochodzą jeszcze średniowiecze, jeszcze jakoś, a potem tak dochodzą do pierwszej wojny, czasem do drugiej, ale raczej nie, bo już brakuje czasu. Ale wojny punickie wszczekła, kto, okrętów, ile i gdzie. A nie uczą tego najważniejszego. Przecież średniowiecze czy wojny punickie powinny się kończyć gdzieś tam i gdzie uczysz dalej z historią. Lub zaczynać od współczesności i przypominać sobie tamte sprawy, ale te, których oni się już uczyli. No naprawdę nie wykorzystuje wiedzy z wojen punickiej na pewno. Natomiast to, co się działo za czasu, słuchajcie, pamiętacie Państwo, że jak Targowica była, to część tych idiotów, tych naszych pradziadków, była wzięcie przekonana, że oni są patriotami, że oni to, że stanie, co to oni robią dla dobra Polski. I proszę Państwa, teraz też tak jest. Część tych idiotów, kretynów, którzy podejmują takie decyzje, jakie podejmują teraz, to oni by się dali pokrajać, że oni są patriotami. Oni coś ty, krew by się polała. Bo ja manifestacje robiłam, dużą manifestację w całej Polsce, że precz z okrągłym stołem, prez Magdalenką, wolne wybory. To ty jesteś wariatka, ty ludzi na ulicę wysyłasz, krew się poleje. To ty rewolucji chcesz. Przecież Rosja. Przecież co to komuś się tak władze dadzą? Wiecie, i w ten sposób ludzie mówią, że innego wyjścia nie ma, trzeba chlać wódę w Magdalence, Kiszczak z tym, z
z Bolkiem i z Michlikiem, prawda? I, ale to mówi, że to Magdalenka to jest wymysł nasz, że myśmy zwariowali, nie ma żadnej Magdalenki, nie ma tajnych umów. I później, jak myśmy tłumaczyli, że innego wyjścia nie ma, że to trzeba zrobić inaczej. Absolutnie nie. Potem, co ty piszesz, że winny katastrofie, czy winny tragedii Smoleńsku jest Putin, no i tu napisałem taki tekst 15 kwietnia 2010 roku. Po tych informacjach, które udało się na wschodzie zdobyć. No i napisałam tak, że na razie dowodów wprost na czynny udział nie posiadam. Na razie. Ale z tego, co teraz widać, to był to przynajmniej grzech zaniedbania i bałaganu. I podałem, że właśnie wycofano mobilne urządzenia, naprowadzanie tam różne inne rzeczy. I co się stało? Ty jesteś idiotka. Co my mamy? Wojnę ruską? Co ty w ogóle piszesz? Trzeba cichutko pozamiatać, udawać wariata. Świeczki świecić na grobie. Absolutnie. My musimy tylko płakać i płakać. Ja mówię, słuchajcie, babska rzecz płakać, a męska rzecz walczyć. Jak chcecie płakać, to płaczcie, a ja chcę walczyć. I to jest różnica. I wiesz, i takie, a co my mamy zrobić? A nic się nie da zrobić. A my się musimy... Ale na Śląsku tak nie było. Na Śląsku, Śląsk jest czarno-białe, nie? Mleko jest białe, węgiel jest czarny, koniec, nie ma tam, jak ktoś gada inaczej, to frazon, nie? No więc te rzeczy trochę wyglądają no inaczej, nie? A tu się wmawia, że no wszystko tak musi być. Wiesz, kto rozwalał kopalnię? Ślązak ze Śląska Cieszyńskiego. Profesor Buzek. Profesor Buzek. No, ale to już jest linia masońska przedwojenna. Proszę? To jest już linia masońska przedwojenna, przecież jego pradziadek czy dziadek był w Loży Masońskiej, dziadek Dziwicyn z innymi i tak dalej, i tak dalej. Jego tata był dzierżawcą w Wapieniku. Bo to było ze Skadowic, proszę pani. Jego dzierżawca był w Wapieniku Mokrym, zarządcą w 50-tych latach, jego ojciec Buzka, gdzie podjeżdżał Opel kapitanem. Kto mógł sobie wtedy podjeżdżać Opel kapitanem? Buzek siedział na tylnym siedzeniu, tatuś Buzka wydawał dyspozycję, wsiadali do wozu i odjeżdżali. Więc wiadomo, z jakiej rodziny pochodzi Buzek. No, ręce w relacji. No ale ta sprawa taka, że jego dziadek, albo dziadek stryjek, oni pisali statut autonomii razem z Wolnym, który podkablował powstańców śląskich przed pierwszym powstaniem, wypojechał do Korfantego i natychmiast przyjechał z listem absolutnie żadnego powstania, rozkaz siedzieć w domach, ja do maja wam poślę. No minął czerwiec i rozkazu powstania i Wolny to robił. Wolny jechał od razu, jak się dowiedział, pociąg pojechał do Poznania i z powrotem może skazać. Proszę bardzo. Czy ktoś kiedykolwiek przeprosił panią za to, że na panią doniósł? Nie, ponieważ nikt na mnie nie doniósł. A jakieś przypadki pani może zna z kraju? Proszę? Może jakieś pani przypadki zna z kraju, z pani kolegów, że ktoś został przeproszony? Nie, nikt z moich kolegów nie został przez kapusia, który na niego przeproszony. Nie. Z moich kolegów wręcz przeciwnie, większość esbeków gra w zaparte, że nie, oni się podpisali, ale nie donosili, nie szkodzili i tak dalej. Chociaż słuchajcie, była taka rzecz, ale tam człowiek zginął w tym. Myśmy mieli taką grupę Kotwice. To jest przemyt był barkami, one na lodówku i tam przechodziły te barki i to byli marynarze żeglugi na Odrze i tam jeden zginął. Po prostu okazało się, że tam prawie cała sama agentura
plus przebytnicy, ale niektórzy przebytnicy, chociaż byli przebytnicy, no to byli też kapuście, nie? Jeden chłopak zginął i jeden z kapusi wtedy przyznał się sam, jak się lustracja rozpoczynała w ogóle. On po prostu nie wytrzymał. Zanim Instytut Pamięci Narodowej powstał, to on się zgłosił. Powiedział jakiś pseudonim, od kiedy, na kogo, do... nosił i powiedział, że on wszystkich przeprasza, że to, że ten chłopak zginął, to on czuje, że to mogło być związane z czymś i poopisywał dokładnie, jakie jego są przypuszczenia i podał, że jeśli my chcemy jakieś informacje, to on bardzo szczerze wszystko, co tylko wie na ten temat, to no, odpowie. On mieszka w WDZ-ówce. Przepraszam, a czy to dała pani kiedykolwiek jakaś wiedza na temat spotkania Jaruzelskiego z Gorbaczowym? Mówię o końcówce lat 80., 90., gdzie Mazowiecki błagał wręcz na kolana Gorbaczowa, żeby nie oddawał kresu wschodnich w Polsce. Żeby czego nie oddał? Żeby nie oddawał kresu wschodnich w Polsce. I słyszałam taką wersję, że Mazowiecki nie chciał w ogóle rozmawiać o zmianie władzy, nie chciał rozmawiać o wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski. On uważał, że powinniśmy zakonserwować taką sytuację, jak w tej chwili jest. Na temat rozmów, to, co, o czym pan mówi, to ja słyszałam tylko, ale ja na ten temat informacji, w sensie takich, że dokumenty, prawda, to takiej informacji nie posiadam. Natomiast posiadam informację, jak chciano rozegrać nas z Litwinami. A mianowicie taki pan Ciechanowicz, obecnie profesor na Uniwersytecie w Rzeszowie, był członkiem Rady Najwyższej KPZN, znaczy Rady Najwyższej Związku Radzieckiego i przy okazji członkiem KPZR. Nie? I tenże człowiek wymyślił, że należy z rejonu Wileńskiego zrobić autonomiczny okręg, ale w ramach nie Litwy, nie przyłączyć do Polski, tylko w ramach Związku Radzieckiego. Czyli byśmy mieli taki okręg królewiecki, ale na Litwie. No to udało się to storpedować. Bo on tłumaczył tym biednym Polakom w ten sposób. No najpierw zrobimy Związku Radzieckiego, ale Związek Radziecki jest dalej, my jesteśmy w środku Litwy, no my potem się przyłączymy z Polską, nie? No, więc taki pomysł był, no ale to opadło. Natomiast dokumentów nie mam. Słyszałam o tej rzeczy, że ponoć takie były, że jeśli Jałtę całkowicie likwidujemy, to ten. Ale proszę pamiętać, że Gorbaczow jest oskarżany przez Rosjan za perestrojkę i że on rozwalił imperium, ale Gorbaczow nie chciał rozwalać imperium. Gorbaczow wysłał czołgi na Litwinów, wysłał czołgi na Łotyszy w Rydze i w Rydze w 91 roku, w styczniu, Baśka Fiołek, nasza operatorka, stała no, pół metra, może takiej odległości jak kolega, od operatora łotewskiego, który dostał po prostu czołg. Chłopaka nie ma. Także, że te walki tam były, nie? Więc nie tylko na Litwie, ale parę osób w Rydze też zginęło. Do Estonii na szczęście nie. Że były po prostu próby, rozmowy z Estończykami, żeby Legion Polski ewentualnie puścić do Estonii. My się przyjaźnimy ze Estończykami do dziś. Ludzie, którzy z nami wtedy współpracowali, jeszcze macie tutaj Państwo zdjęcia i tam no, opisane jest w tym takim nie albumie, tylko w tym skrypcie. Z kimś współpracowali, więc to był późniejszy wiceminister spraw zagranicznych Estonii, potem no,
wiceminister obrony narodowej Estonii. Przyjaźnimy się z najbliższymi przyjacielami tego Martina Lara, który był trzykrotnie premierem w Estonii. I proszę sobie wyobrazić, że przez te 22 lata nikt z władz polskich nie wpadł na pomysł, żebyśmy robili jakiś lobbying z Piotrem Klebowiczem, nie? Nikt nie wpadł na to, słuchajcie, a może byście tak pojechali, nie wiem, do Estonii, albo na Litwę, albo gdzieś tam do Gruzji. Jedźcie tam, pogadajcie prywatnie przy jakimś winku albo piwku, nie? Jak to jest? Oczywiście, że my to robimy. Ostrzegamy się, nie? Ale...